Ponad 1800 metrów kwadratowych powierzchni, miejsce dla 250 dzieci, które będą się uczyć i bawić w 10 oddziałach. Wszystko kosztem blisko 9 milionów złotych. Dziś wraz z nowym rokiem szkolnym do użytku oddane zostało nowe przedszkole w rybnickiej dzielnicy Boguszowice Stare. Na widok nowego przedszkola jedni aż za nie mówili. Inni mieli do powiedzenia nieco więcej. Tobie się podoba w nowym przedszkolu? Bardzo. A dlaczego? Co tu jest takiego fajnego? Bo można się bawić tą kuchenką. Będziemy tu się wtedy kiedyś bawić się w policjantów. My się tu bawimy, bawię się tu z kolegami. A bawić się rzeczywiście jest gdzie. Mnóstwo przestronnych i nowoczesnych pomieszczeń, do tego plac zabaw, o którym marzy chyba każdy maluch. Choć wydaje się to nieprawdopodobne, wszystko powstało w mgnieniu oka, bo w niecałe pół roku. Przedszkole wygląda tak, jak miało wyglądać, a nawet lepiej. Wszystkie roboty zostały zakończone na czas, o czym świadczy decyzja o użytkowaniu obiektu. Jak widzimy w środku, dzisiaj dzieci rozpoczęły rok szkolny. Zgodnie z tą obietnicą, którą żeśmy złożyli podczas uroczystego wbicia łopaty. Wraz z przedszkolakami 1 września w placówce pojawił się prezydent Piotr Kuczera, który złożył tu gospodarską wizytę. Bardzo nowoczesny budynek, który na pewno odpowiada standardom europejskim, jeżeli chodzi o edukację przedszkolną. No mam nadzieję, że będzie długie lata lokalnej społeczności służył. Nowy budynek zrobił także wrażenie na radnym z Boguszowic Łukaszu Kłosku. Powiem szczerze, że moje dziecko chodzi do przedszkola obok, do tego starszego. Chciałbym, żeby chodziło tutaj, no ale myślę, że te 250 dzieciaków dzisiaj jest bardzo zadowolone. Dzieciaki zadowolone, choć jak to 1 września zwykle bywa, kilka łez po policzkach spłynęło. Jednak z dnia na dzień z pewnością będzie już tylko lepiej, a klimatyzacja w tak nowoczesnym przedszkolu to przecież sama przyjemność. Wrażenia bardzo dobre, wszyscy pozytywnie oceniali przedszkole, podsłuchiwałam rozmowy rodziców, niektórzy wręcz podchodzili z gratulacjami dla władz miasta, dla nas, że taki obiekt powstał, byli bardzo zadowoleni i tak jak mówiłam wcześniej, nikt nie żałuje, że zapisał dziecko do tego przedszkola, nawet jeżeli musi dowozić go autobusem. Przedszkolakom pozostaje życzyć zatem uśmiechu, wychowawcom cierpliwości, a włodarzom miasta pogratulować, że tak długo wyczekiwana inwestycja w końcu stała się faktem.